Сама садик я садила, сама я буду. Witajcie w kolejnym odcinku serii Prawda nie mity. W tym odcinku dowiecie się więcej o kombajnie Yeniseï 1200, jak powstał ten kombajn oraz jakie on ma parametry techniczne. O tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału, gdyż pamiętajcie, że ten kanał tworzymy razem. Oczywiście zapraszam też na moje social media, Instagram, TikTok oraz X, a także serwer na Discordzie. Nazwy tych profili macie w opisie. Szczególnie Wam polecam Instagrama, dlatego że na Instagramie i na karcie społeczności na tym kanale, gdyż jest co poniedziałek głosowanie na temat odcinka w niedzielę. Także zachęcam Was do brania udziału w głosowaniu. A ja nie przedłużam i zapraszam Was na film. Ogólnie historia tego kombajnu sięga roku 1981. Nad stworzeniem Yeniseï 1200 przez wiele lat pracował solidny zespół naukowców Nowosybirskiego Państwowego Instytutu Rolniczego wraz z biurem projektowym zakładu w Krasnojarsku. Oczywiście Yeniseï 1200 powstał z myślą nie tylko o produktach kolegów z Rostowa, kombajnu Niwa, ale także o najlepszych zagranicznych egzemplarzach maszyn rolniczych tamtych czasów. Efektem żmudnej pracy było stworzenie zasadniczo nowego kombajnu zbożowego trzeciej klasy, którego zastosowanie mogło znacznie zmniejszyć straty ziarna i skutecznie młodzić nawet w warunkach dużej wilgotności, gdy ziarno leży. Gdyż należy pamiętać, że początkowo przy projektowaniu oparto go o kombajn, który był produkowany wtedy SKD-5 Sibiriak. Jednak ostatecznie po ciągłych modyfikacjach uznano, że trzeba na nowo to zaprojektować. I tak właśnie powstał Yeniseï 1200. Prowadząc to właśnie Sibiriaka, warunki pracy operatora kombajnu uległy znacznej poprawie. Znacznie wygodniejsza kabina, lepsza widoczność oraz zasadniczo nowy układ dźwigni i pedałów ułatwił sterowanie kombajnem i zmniejszył zmęczenie nie dla kierowcy. No dobrze, a co znaczy cyfra 1200? Ano to, że oznaczają szerokość komory mocącej w milimetrach. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład model 950 Ruswan z 2003 roku, stał się bardziej kompaktową modyfikacją ogólnounijnego bestsellera branży. Oczywiście o modernizacjach tych Yeniseï 1200 powiem w dalszej części odcinka. No dobrze, a jakie silniki mogły być wyposażone w ten kombajn? Ano były tutaj trzy silniki o znaczeniu D-442-50, D-442-57-1 lub JAMS-236-DK-2. Są to rzędowe, czterosobowe i czterocylindrowe silniki wysokoprężne o dużej żywotności, a ich moc wynosi odpowiednio 145, 170 i 185 koni mechanicznych. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 300 litrów. Nowszy silnik JAMS jest nie tylko mocniejszy, ale także bardziej ekonomiczny w porównaniu do swoich poprzedników, a także ma większą rezerwę momentu obrotowego. Silnik w Yeniseiu znajduje się bezpośrednio za zbiornikiem na ziarno na dachu mucarni. Silnik zamontowany jest na ramie głównej poprzez specjalny system amortyzujący. Chłodnica wolna wyposażona jest w dodatkowy układ chłodzenia. Z jednej strony wału korbowego moc napędowa przekazywana jest na mucarnię, a z drugiej na pompę hydrauliczną. Jeśli chodzi o kabinę, to jak wcześniej Wam wspominałem, to była znacznie wygodniejsza. Dlaczego? Otóż po pierwsze, sama kabina była znacznie większa. Raz teraz już miękkim i ergonomicznym fotelem operatora pojawiły się dodatkowe dla pasażera. Jednak ten cel zwiększenia komfortu, jego miejsca pracy i zwiększenia widoczności został osiągnięty dzięki następującym cechom konstrukcyjnym kabiny. Sufit i panele boczne kabiny wykończone są materiałami kuszącymi. Sufit jest miękki, panele boczne posiadają niezawodne uszczelki i otwory wentylacyjne. Kabina została wyposażona w system wentylacji z nieprzerywanym dopływem przefiltrowanego i czystego powietrza. W razie potrzeby można łatwo podłączyć do tego systemu domową chłodnicę, dobrze znaną w przemyśle kombajnowym. Kolumna kierownicy posiadała możliwość regulacji jej kąta
istniała też możliwość zamontowania fabrycznego ogrzewania lub chłodnicy kabiny. Ale oczywiście ważne w kombajnie jest sam header. A co to właściwie za header? Otóż w Jenisej zastosowano szerokokostny header ZHN10. Bęben headera jest mimośrodowy, pięciołopatkowy, dwusekcyjny. Napęd umieszczony w prawym obszarze podparcia realizowany jest ze skrzyni biegów poprzez obwody łańcucha i wariator paska klinowego. Podnoszenie i opuszczanie przystawki odbywa się za pomocą czterech synchronicznie pracujących cylindrów hydraulicznych. Podczas bezpośredniej pracy w polu header opiera się na glebie za pomocą dwóch kół podporowych, które w połączeniu z mechanizmem wyważającym sprężynowo-dźwigniowym zapewniają wysokiej jakości odwzorowanie topografii pola. Ale oprócz tego były też kilka wersji. A jakich? Już wam mówię. Otóż pierwszą wersją to była Jenisej 1200-1, a także 1M, czyli zmodernizowane, lub 1NM dla regionu innego niż Czarnoziem. Kompaktowy model z 5-metrową żniwiarką, mucarnią jednobębną, Jenisej R oraz RM. Modyfikacje gąsienic do zbioru ryżu, soi i innych roślin strączkowych, słonecznika, roślin zbożowych w warunkach podmokłych gleb lub terenów podmokłych. Bębny mucące są unieruchomione, a nie ubijaki. Wytrząsacz słomy jest też również Jenisej N, czyli modyfikacje wykonane specjalnie dla regionu innej niż Czarna Ziemia. W kołami od ciągnika T150K na osi napędowej, a na osi kierowanej z kołami wyposażeniem w poszerzone opony. I także Jenisej 950 lub 960, czyli najnowsza modyfikacja kombajnu Jenisej, która weszła do masowej produkcji. Сама садил я садила. A w tym filmie to wszystko. Ogromne podziękowanie dla kanału Farming 360, który pozwolił mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Link do jego kanału i wykorzystanych materiałów zostawię naturalnie w opisie tego filmu. Oczywiście, jeżeli się wam podobało, to łapeczka w górę i subskrypcja byłaby tu mile widziana. Oczywiście możecie ciągle pisać swoich propozycji tematów na kolejne odcinki w sekcji komentarzy. A ode mnie to tyle, żegnam was, Hex Jeff, cześć.